O ile poprzedni właściciele nie robili nieautoryzowanych serwisów pomiędzy interwałami narzuconymi przez producenta, nie mam takiej wiedzy, to samochód do momentu zakupu przeze mnie był serwisowany w trybie Long Life. Wymiany oleju w ASO dokonywane były odpowiednio po przebiegach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Superb 3 wersji kombi, rok produkcji 2018, silnik benzynowy 1.8, moc 180 koni mechanicznych, skrzynia manualna, przebieg auta 106 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki oleju, który wzbudził niepokój użytkownika pojazdu po zaledwie 3000 km. Inicjatorem eksperymentu jest Łukasz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Łukasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, szczegóły za chwilę, natomiast warto podkreślić, co napisał Łukasz. W przypadku oleju świeżego nie ma możliwości pobrania próbki dokładnie z tej samej partii, którą został zalany silnik. Wiąże się to z tym, iż do układu wchodzi 5,2 litra, a Orlen sprzedaje swoje oleje w bańkach 1-litrowych i 4-litrowych. Zmuszony więc byłem zakupić zestaw 4 plus 2 razy po 1 litrze, próbka pochodzi z bańki litrowej. Olej w całości zakupiony został na Allegro u dystrybutora, który widnieje na liście autoryzowanych dystrybutorów Orlen Oil. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. I tutaj również jedno podkreślenie, jeśli chodzi o olej przepracowany, to przed pobraniem próbki zrobiłem samochodem kilka kilometrów, tak żeby nagrzać silnik i w rezultacie temperatura oleju, potwierdzam oleju nie płynu chłodzącego, w momencie wyłączania zapłonu wynosiła 90 stopni Celsjusza. Odczekałem chwilę w obawie przed poparzeniem i zabrałem się do pobierania próbki w momencie, gdy wskaźnik komputera pokazywał temperaturę nieco ponad 70 stopni. Rurkę o długości równej długości bagnetu wprowadziłem przez prowadnicę do miski olejowej i tak pobrałem 100 ml oleju. Użyłem strzykawki, rurki zakupionej w aptece. Mam nadzieję, że taka metoda pobrania była odpowiednia. Do silnika zalany został Orlen Oil Max Expert 5 w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 3088 km, 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 3 miesiące. Łukasz napisał w tym obszarze tak, samochód użytkuje wraz z żoną w trybie mieszanym, nie mamy potrzeby używania go codziennie, ale kilka razy w tygodniu Skoda jeździ na krótkich dystansach, najczęściej poniżej 10 km w mieście. Raz lub dwa razy w miesiącu zdarzają się trasy weekendowe, dwa razy po 100 km, kilka razy w roku wypady urlopowe czy do rodziny mieszkającej w odległości 450 km. Co ważne do podkreślenia, Łukasz zdecydował się na płukanie silnika, sytuacja wyglądała następująco. Poprzedni interwał to olej Orlen Oil Max Expert 5 5W30 plus płukanka długodystansowa Oil Syn. Następnie zaaplikowano olej przejściowy Qualitium Power FE 5W20 plus dodatek Arch Oil AR 2820 na 30 minut pracy i w kolejnym kroku wlany został docelowy olej Orlen Oil Max Expert 5 0W30 bez dodatków, olej, który dzisiaj poddajemy badaniu. W ramach dodatkowych informacji Łukasz napisał tak. Samochód jest w moim posiadaniu od listopada zeszłego roku, auto krajowe, kupiłem go z przebiegiem 90 527 km. O ile poprzedni właściciele nie robili nieautoryzowanych serwisów pomiędzy interwałami narzuconymi przez producenta, nie mam takiej wiedzy, to samochód do momentu zakupu przeze mnie był serwisowany w trybie Long Life. Wymiany oleju w ASO dokonywane były odpowiednio po przebiegach. 29 825 km, 59 000 km, 84 478 km. Będąc już w posiadaniu auta i wiedząc o trybie serwisowania do momentu zakupu, zdecydowałem się wlać do układu smarowania płukankę długodystansową Oil Syn.
Przejechałem na takim zestawie 2367 km, po czym przy przebiegu 93 533 km nastąpiła zmiana oleju na Orlen Oil Max Expert 55W30 poprzedzona płukanką postojową Miller's. Chciałem dodatkowo wlać kolejną porcję długodystansowej płukanki Oil Sen, ale mechanik dokonujący wymiany miał przed tym opory, dlatego zdecydowałem się to zrobić samodzielnie. I tak też przy przebiegu 93 658 km wyssałem z układu poprzez bagnet 250 ml oleju Orlen i wlałem tyle samo płukanki Oil Sen. Na marginesie dodam, iż wyssany olej był koloru brunatno-czarnego. Byłem zszokowany, że olej w silniku benzynowym może tak wyglądać po zaledwie 105 km przebiegu. Wciąż posiadam ten wyssany olej, nie jestem tylko przekonany, czy naczynie nie było zanieczyszczone. Na opisanym powyżej oleju wraz z płukanką przejechałem 9322 km, następnie przy przebiegu 102 980 km nastąpił rozszerzony serwis olejowy, podczas którego mechanik na moją prośbę wykonał następujące kroki. Te kroki prezentuję Państwu teraz na ekranie. Krok pierwszy, zlanie przepracowanego oleju. Krok drugi, wymiana plastikowej miski olejowej. Krok trzeci, zalanie układu olejem przejściowym. Krok czwarty, praca silnika na wolnych obrotach przez 30 minut. Krok piąty, zlanie oleju przejściowego i płukanki. Krok szósty, zalanie układu smarowania olejem docelowym Orlen Oil Max Expert 5 0W30. Na tym etapie chciałem zakończyć tak zwane odgruzowywanie silnika po trybie Long Life i ograniczyć się już do regularnych wymian oleju co około 10 000 km. Aktualnie samochód wylądował u tunera celem podniesienia mocy, tak zwany Stage 1, i coś mnie tknęło, żeby przed modyfikacją pobrać z układu 100 ml oleju i zobaczyć, w jakim wizualnie jest stanie po 3000 km przebiegu. Aktualny przebieg samochodu to 106 068 km. I tutaj kolejne zaskoczenie. Olej znów jest bardzo ciemnej barwy, nieprzejrzysty w naczyniu, dodatkowo kołysząc próbką na ściankach pojawiają się dziwne rzeczy i zachowania tego oleju. Załączam zdjęcie oraz film porównujący olej świeży oraz przepracowany po 3000 km. Sam nie wiem, co mam o tym sądzić, czy ten olej tak po prostu ma, ale mimo wyglądu wciąż spełnia swoje zadanie. Być może zmiana barwy świadczy o dobrych właściwościach myjących. A może uprzednio zastosowane płukanki ruszyły szlam będący w środku silnika i to on zanieczyszcza w tak szybkim tempie kolejne świeżo zalane oleje. Celem uzupełnienia informacji dodam, że silnik nie pobiera oleju, nie dolewam ani kropli między wymianami, stan na bagnecie pozostaje niezmieniony lub zmienia się bardzo minimalnie w trakcie interwału. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 63,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,3 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 196. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo dobre pokrycie wyników, praktycznie idealna zgodność w 40 stopniach Celsjusza oraz 2% różnica lepkości w 100 stopniach. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 53,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,1 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 205. Liczymy zmianę procentową: w 40 stopniach minus 16%, w 100 stopniach minus 10%, czyli stan ostrzegawczo-krytyczny. Pomiar parametrów lepkościowych zapala lampkę kontrolną. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobry. Nie widzę tutaj żadnych niepokojących sygnałów. Najbardziej zewnętrzny, przezroczysty okrąg może stanowić potwierdzenie zanieczyszczenia oleju paliwem. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni trzeba wyraźnie zaznaczyć, że otrzymano bardzo dobre wyniki dla badanego oleju, praktycznie wszystkie parametry na zielono, jedynie dwa pola na pomarańczowo, jest to wczesny sygnał ostrzegawczy o wyczerpywaniu się dodatków oraz antyutleniacza. W kilku miejscach otrzymujemy sygnały obecności paliwa w oleju. Podsumowując, jakość ogólna tego oleju po zbadanym przebiegu jest na satysfakcjonującym poziomie. Syntetyczny miernik końcowy ma wartość 88%. Do wyeliminowania jest natomiast źródło zanieczyszczenia oleju, najprawdopodobniej paliwem. Zmiany lepkości stanowią wyraźny sygnał, że tematem warto się zainteresować. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!